Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Realizując uchwałę nr 4 łamane przez 11 przez 2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kcynia na 2015 rok z późniejszymi zmianami, przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kcynia na 2015 rok. Wykonane dochody budżetowe w kwocie wyniosły 53 195 zł 254 zł 59 groszy. Dochody bieżące wykonano w kwocie 50 228 139 zł i 66 groszy. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2 967 114 zł i 93 groszy. Wykonane wydatki budżetowe w kwocie 52 189 888 zł 17 groszy. Wydatków bieżących 46 963 218 zł i 98 groszy. Wynagrodzeń pochodnych od wynagrodzeń 22 196 188 zł 24 groszy. Dotacji 1 494 972,54 grosze. Wydatków na obsługę długu 1 43 820,27 groszy. Wydatków majątkowych 5 226 669 019 groszy. W tym inwestycyjnych 5 226 669 złotych i 19 groszy. Nadwyżka budżetowa wyniosła 1 5 366 zł i 42 groszy. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlecanych ustawami wykonano w kwocie 7 981 247 zł i 58 groszy. Wydatki na realizację tych zadań wykonano w kwocie 7 981 247 zł i 50 groszy. Dochody z tytułu wykonania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 183 345 zł 22 groszy. Natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 182 987 tysięcy 53 groszy, z tego na zwalczanie narkomanii 7 399 zł 50 groszy. I przeciwdziałania alkoholizmowi 175 588 zł i 3 groszy. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 64 500 zł i 5 groszy. Wydatki na zadanie z ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 46 089 zł i 97 groszy. Rezerwa ogólna rozdysponowana została w kwocie 46 372 zł. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne rozdysponowana została w kwocie 127 969 zł. Natomiast rezerwa celowa na działania z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała w wysokości 93 628 zł. Jeżeli chodzi o zestawienie dochodów ze źródeł dochodów, to główne źródła dochodów i udział w całości dochodów budżetowych przedstawiały się następująco. Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 258 968 zł, to jest 41,8%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 7 986 488 złoty 73 grosze, co stanowi 15%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone własnej gminy 3 667 256 złotych 54 grosze 6,9%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 8,4%, podatek od nieruchomości 7,3%, podatek rolny 4,9%. Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej kształtowały się na poziomie. Osoby prawne
podatek od nieruchomości od osób prawnych został wykonany na poziomie 90%, osób fizycznych 104,8%. Podatek rolny, osoby prawne 97,4%, osoby fizyczne 93%. Podatek leśny, osoby prawne 102,7%, osoby fizyczne 106,8%. Podatek od spadków i darowizn 72,6%, podatek od czynności cywilnoprawnych 27,5%, od osób fizycznych 138,4%. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 137,8%. Potwierdziły się obawy co do realizacji wyrażonej informacji półrocznej sporządzone na dzień 30 czerwca o dochodach z tytułu podatku od środków transportowych. Ostateczny poziom dochodów wyniósł od osób prawnych 125,3%, od osób fizycznych 68,3%. Gmina Kcynia otrzymała dotacje celowe, rozwojowe dotacje celowe przyznane na budowę sieci kanalizacji w obrębie Doliny Nadnokteckiej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Smogoleckiej Wsi, realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Kcyni, remont aranżacji sali audytoryjno-ćwiczeniowej, rozbudowę domu w świetlicy wiejskiej w Iwnie, budowę świetlic w Dziewierzewie i Kaźmierzewie, przebudowę świetlic w Górkach Zagajnie, budowę biesiedników w Siernikach i Ludwikowie, budowy placów zabaw w Miastowicach i Mieszkowie. I tu z tej dotacji celowej rozliczenia zostały już dokonane i są to do rozliczenia w sposób prawidłowy i celowy rozliczone w 100%. Natomiast do końca 2015 roku, co już informowaliśmy, nie wpłynęła dotacja rozwojowa zaplanowana w wysokości 13 219,46 zł, stanowiąca dofinansowanie do zadania pod nazwą budowa namiotowej sali sportowej w Myciele. Do tej pory ta dotacja nie dotarła. To już trwa kilka. Wielkościami istotnymi dla budżetu są także skutki udzielonych przez gminę ulg z tytułu obniżonych górnych stawek podatków ogółem na kwotę 872 600 zł 37 groszy, w tym podatku od nieruchomości kwota 567 202 zł 52 grosze, podatek rolny 209 369 zł 60 groszy, podatek od środków transportowych 96 028 zł 25 groszy. Ulg i zwolnień ogółem 59 343 zł, w tym podatek od nieruchomości 59 343 zł, czyli na ogólną kwotę 931 943 zł 70 groszy. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, czyli które ja wydałem na podstawie ustawy ordynacji podatkowa, umorzenie zaległości podatkowej ogółem, to jest kwota, tylko kwota umorzonych podatków, na kwotę 4400 zł 25 groszy. Były to szczególne przypadki dla mieszkańców, które uważałem, że należy zwolnić. W tym podatek od nieruchomości 2431,25 zł, podatek rolny 1969 zł, rozłożenie na ratę i odroczenie terminu płatności, to jest ogólna kwota 202 177 zł i 14 groszy. W tym momencie pragnę wyłożyć powiedzenie, że tu mieszkańcy po prostu pisząc prośbę o rozłożenie na ratę, my się do tego przychylamy po to, żeby po prostu mieszkańcy mieli możliwość spłaty, rozłożenia na ratę. Pytamy na ile i na jaką kwotę jest stać, żeby te raty mogli spłacać. I to w miarę przyzwoicie pani wtedy to idzie, prawda? Także to jest, myślę, że to jest prawidłowy kierunek, w którym zmierzamy. I teraz, proszę Państwa, ważna rzecz. Zaległości, czyli kredyty, pożyczki, obligacje. Bank Spółdzielczy w Kcyni, SGB Bank S.A. Szarych Szeregów Poznań, to jest kredyt na kwotę 17 373 000 zł.
jest to spłata do 31 grudnia 2026. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 988 808 groszy. Spłata do 30 listopada 2019. Bank Ochrony Środowiska w Warszawie, to są obligacje, które wymagają spłaty, powtarzam, 5 800 000. Spłata do 30 września 2022 roku. Zobowiązanie wobec firmy Eneos 2 413 690 92 grosze do 31 grudnia 2020 roku. Kwota ogólna długu na 2015 rok wyniosła 26 575 589 zł. I tu pragnąłbym zaznaczyć, że a na koniec roku 2014 była to kwota 28 398 zł i 851 tysięcy i 22 groszy. Czyli różnica w ciągu roku zmalała. Czyli zmalało nam zadłużenie o 1 823 262 zł. Ale jak nic się nie robi, to musi spadać. Pozwoli pan, że dokończę. Proszę bardzo. Czyli zadłużenie spadło o 6,42%. Jeżeli chodzi o inwestycje, to były kończone, te, które były rozpoczęte, kończyliśmy. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Smogulecka Wieś. Montaż małej architektury. Budowa placów zabaw, to zadanie realizowane pod nazwą organizacja 5 placów zabaw przy szkołach podstawowych w miejscowościach Dziewierzewo, Pcynia, Mycielewo oraz Trzębowo i Sipiory. Naprawa pokrycia dachu świetlicy miejskiej w Żarczynie, remont i przebudowa placu manewrowego przy szkole podstawowej imienia Jana Czochralskiego, remont i doposażenie placu zabaw w Turzynie, budowa i przebudowa ogrodzenia placu zabaw w Dębogórze, rozbudowa, roboty budowlane polegające na zakupie